Mój ukochany hiperprzyspieszony smok pojawił się na turnieju kandydatów. Zagrał go Hikaru Nakamura. No i powiem wam, że wyszedł ten wariant świetnie. Gukesh nie zdecydował się na D4, co wydaje się być najmocniejszym podejściem. Tylko tutaj na spokojnie zdecydował się zagrać posunięcie C3. I posunięcie C3 ma prosty zamysł, czyli biały no, będzie chciał zagrać D4, będzie chciał tutaj kompletnie zdominować sytuację w centrum. I różne ruchy są tutaj stosowane, różne ruchy są dobre. Ja goniec G7 lubię grywać, posunięcie D5 też jest fajne, ale też i skoczek F6, i skoczek C6 było grywane z dobrymi rezultatami. Natomiast w tej partii Nakamura zdecydował się na szybkie kontruderzenie w centrum i Gukesh zagrał E5, próbując zgarnąć przewagę w przestrzeni. No i teraz plan jest właściwie do bólu prosty, ponieważ czarny będzie chciał rozwinąć się z grubsza w ten sposób, zrobić roszadę i zagrać F6, żeby podważyć tego piona z E5. I te struktury są naprawdę niezwykle przyjemne. To wychodzą pozycje w takim stylu francuskim, w stylu obrony francuskiej można powiedzieć, tylko poniekąd wzmocnione, ponieważ czarny najpierw się pozbywa tego białopolowego gońca i to jest tutaj głównym atutem. Przeciwnik odpowiedział szachem i jeżeli mam być szczery, to mam wrażenie, że Gukesh po prostu absolutnie nie miał niczego mądrego przygotowanego przeciwko hiperprzyspieszonemu smokowi. Mam wrażenie, że zagrał tę partię niezwykle mięciutko. Ponieważ po tym goniec B5 szach, no co zrobił Nakamura? No klasyk, tak? Rozwija sobie skoczka, obronił się przed szachem. No i tutaj, słuchajcie, po prostu nastąpiło bicie i roszada. I na tym etapie no to ja już oceniam pozycję, że jest przyjemniejsza, a może nawet lepsza pozycja czarnego. No bo para gońców została zgarnięta, przewagi w przestrzeni no biały nie ma właściwie, no bo okej, jakieś tam D4 może być grywane, no ale wtedy bicie i C5, nie? I to centrum zostanie po prostu zniszczone, więc jeżeli ja bym tutaj grał czarnymi, no to zrobiłbym taki myk. Skoczek H6, ten skoczek idzie na F5, no i teraz powiedzmy po D4, no to bym skasował na F3, skasował na D4, skoczek F5, czyli nakładam oczywiście tutaj presję. No i teraz dajmy na to, że przeciwnik obroni, ja tutaj jeszcze bardziej przeatakuję. No i tam wszystko jedno, jak będzie on bronił, plan mój jest taki, żeby później walnąć sobie to F6, nie? I to jest taki standardzik, a można też jeszcze agresywniej tutaj podchodzić do tematu, ponieważ wcale nie jest powiedziane, że ten goniec musi iść tutaj. Jest też otwarta opcja, żeby przygotować szybkie C5 i też ta pozycja wygląda bardzo zdrowo, więc grając w taki sztampowy sposób, tak typowo, czarny dostał bardzo dobrą pozycję. No więc Gukesh, zawodnik 2750, no mam nieodparte wrażenie, że ci topowi szachiści bardzo zamykają się na debiuty. To znaczy mają fest opracowaną partię hiszpańską, fest opracowaną jakąś partię włoską, super opracowanego Najdorfa w obronie sycylijskiej mają, jakiś przyjęty gambit hetmański, wiecie, to takie najbardziej typowe debiuty. A jak nagle ktoś wyciąga właśnie jakiegoś przyspieszonego smoka, jakiegoś kałasznikowa, tego typu rzeczy, no to się okazuje, że ci zawodnicy nie mają jakichś mocarnych notatek, albo mają, ale nie pamiętają. A tutaj mało tego, Nakamura wrzucił bardzo interesujące posunięcie C4. Ponieważ pewnym delikatnym mankamentem pozycji czarnego mogą być te zdublowane piony. Nie jest powiedziane, że biały tutaj zagra to D4, więc nie jest powiedziane, czy uda się pozbyć tych dublaków. A kiedy nastąpiło C4,
to pewne jest, że czarny faktycznie się tych dublaków pozbędzie. No i teraz w partii D3 nastąpiło bicie, bicie na F3, więc oczywiście pion E5 ma teraz mniej stabilną pozycję, można delikwenta zaatakować, biały tutaj w defensywie, to naprawdę tragedia, bo no co jak co, ale ten przyspieszony smok jest debiutem, który znam naprawdę bardzo dobrze i faktycznie są warianty, gdzie biały realnie może potestować. Są warianty, gdzie czarny naprawdę musi się przyłożyć, odpowiednio zadymiarsko zagrać, żeby no, nie przewalić. A tutaj jest no, na topowym poziomie w ogóle ten przyspieszony smok no, nawet nie został sprawdzony w żaden sposób. Naprawdę takie nijakie to podejście Gukesza. No dobra, więc w partii B4 prawdopodobnie Gukesz się tutaj obawiał ruchu C5, że czarnym tym sposobem uderzy. W partii skoczek E7, skoczek D2, no i tutaj Nakamura zaczął świrować, powiem wam, bo tak na logikę, no to krótka roszada, wieża E8, no i gdzieś tam należałoby szykować F6. F6 jest prawie zawsze fajnym pomysłem w takiej pozie, ponieważ chcemy tego gońca otworzyć, prawda? Żeby ten smoczy goniec z G7 mógł się realnie rozkręcić, żeby on tutaj fajnie mógł poatakować. Natomiast Nakamura tutaj bardzo, bardzo spokojny skoczek C8, żeby tutaj przejść na B6. I Gukesz stwierdził, że jeżeli tu jakoś nie ukąsi, no to Nakamura gdzieś tam się tutaj przestawi faktycznie do ataku na hetmańskim, zrobi sobie roszadę, tam wieżę wrzuci, wiadomo. I Gukesz zdecydował się od razu uderzyć ruchem C4. I to takie śmierdzące. W partii roszada goniec B2, faktycznie Nakamura te piony zaczyna podważać. Nastąpiło bicie na B4, odbicie na B4, i tutaj Nakamura wymienił wieżę. Wymiana wież na otwartej linii zazwyczaj jest takim sobie pomysłem, ponieważ oddajemy tę linię przeciwnikowi w sytuacji, kiedy on może wieżą odbić, tak? No to wtedy tę linię A przeciwnik przejmuje. Więc prawdę powiedziawszy, to w tym momencie chyba należałoby się po prostu przyznać do błędu i tym skoczkiem wrócić na E7 i zrobić miejscówkę dla wieży na B8. I tym sposobem faktycznie czarny mógłby tutaj walczyć o przejęcie linii A albo mógłby walczyć o skonstruowanie jakiegoś ataku po tej linii B. Bardzo przyjemna pozycja, bez żadnych problemów. Natomiast tutaj Nakamura no, podjął bardzo kontrowersyjną decyzję, ale bardzo kontrowersyjną decyzję. Prosty plan. Hetman B8, trzeba tutaj obronić, wrzucam wieżę do akcji, później skoczek E7, gdzieś tam wybiję, wejdę na D5. Z tym pionem B4 naprawdę będą realne problemy, a co najważniejsze, czarny absolutnie nie ryzykuje, no kompletnie nie ma na co narzekać tutaj. Jakieś D4 też już grozi, o piona E5 się biały musi martwić. Mega przyjemna poza. A Nakamura zbił na C4. No i bicie na C4, taka dosyć koślawa koncepcja. No bo ten skoczek się tutaj aktywizuje, prawda? W partii skoczek B6, tutaj skoczek zbił na B6, hetman odbił. I realnie są pewne nieprzyjemności po stronie białego, bo jednak te piony ustawione po czarnych polach i no biały jedyne co może tutaj robić do końca partii, no to się bronić. I szkoda, szkoda, bo pozycja była ze znacznie większym potencjałem, tak mi się osobiście wydaje. Może po prostu Nakamura debiutowo chciał tutaj przeciwnika bardziej zaskoczyć, wrzucając to C4, ale wydaje mi się, że to C4 było zbędne, że należało tutaj po prostu czekać, aż biały zagra D4, bo ciężko mi sobie wyobrazić, że biały tego D4 nie zagra. Jeżeli biały gdzieś tam tę pozycję przez D3 chciałby rozgrywać, no to
po prostu będzie takie mięciutkie, a w sumie co z tego, że mamy zdublowane piony, jeżeli przeciwnik absolutnie nie ma jak tych pionów zaatakować. No nawet tak totalnie na chama, to można by się ustawiać w ten sposób też, czemu by nie. Albo najpierw E6, skoczek F5 i później H5, żeby nie było G4. No my tutaj naprawdę możemy robić wszystko. C4... Ciekawe zaskoczenie faktycznie, bo to nowinka, wcześniej to nie było grywane w tamtej pozycji, ale wydaje się, że wielkich problemów to w finale nie spowodowało. No dobra, i teraz w partii G3 oczywiście furtka dla króla, rozpoczyna się stwarzanie presji, no z tym, że jest tutaj pewien delikatny problem w tej pozycji, mianowicie faktycznie pion D4 może być atakowany, ale on nie może zostać zdobyty najzwyczajniej w świecie, ponieważ no zawsze jak, nawet jeśli jakoś tam zdobędziemy tego piona na B4, no to zawsze stracimy piona na C6. I faktycznie tutaj chodzili panowie w kółko, ale ani jeden, ani drugi no nic tu mądrego nie był w stanie znaleźć, więc partia zakończyła się tutaj remisikiem. Więc zobaczcie, po co mielić jakieś rosyjskie partie, hiszpańskie i tak dalej, hiperprzyspieszony smok, wielu ekspertów twierdzi, że to jest w ogóle podejrzany wariant, że to się nie trzyma i tak dalej, no ale tak jak widzimy, regularnie jak przyspieszony czy hiperprzyspieszony smok pojawia się na tych topowych turniejach, biały po prostu nic nie ma i pokazywał to Nakamura i to nie pierwszy raz, też w zeszłym roku na FIDE Grand Suisse, czyli na turnieju, z którego awansował do turnieju kandydatów, też hiperprzyspieszonego smoka zagrał, pokazywał to też Jan Krzysztof Duda na ważnych turniejach. Ten debiut po prostu się zgadza i szczerze mówiąc nie wiem czemu nie jest tak popularny na tym topowym poziomie. Po cholerę mielić ciągle tą rosyjską czy coś takiego, jak można sobie smoka wyciągnąć. Link będziecie mieli w podwieszonym komentarzu do tego nagrania. Wiem, że sztuka czytania trochę zanika, ale mamy dla was podsumowania wszystkich rund w turnieju kandydatów i turnieju kandydatek w języku polskim. Więc tutaj, jeżeli macie ochotę, chcielibyście się dowiedzieć dokładnie, co tam ciekawego się wydarzyło w turnieju kandydatów, no to analizy wszystkich partii, bardzo wartościowe, wszystko w języku polskim, przypominam, najciekawsze momenty i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to znajdziecie w artykułach. Adam, nasz tłumacz z Czescomu, siedzi i oczywiście tłumaczy te artykuły z języka angielskiego. Na przykład tutaj wczorajsza partia Pragnanandy z Abbasowem, no mega, mega ciekawa. Skoczek D7, naprawdę przepiękny ruch, ponieważ w tej pozycji planem czarnego było wjechanie na drugą linię i wtedy przeprowadzenie ruchu G3 z naprawdę mocną kontrą, a okazuje się, że po ruchu skoczek D7 nie można tutaj wejść, bo będą widły, a mało tego, tędy nie można wejść. No i to sprawia, że ta wieża jest kompletnie poza grą i dzięki temu właśnie no, w elegancki sposób Pragnananda zwyciężył i no, młody zawodnik z Indii włącza się o walkę o topowe miejsca. I tutaj oczywiście wyniki wszelkie, wyniki końcowe, zawsze jest taki fragment właśnie z najlepszą partią, to arcymistrz Leitao zawsze analizuje, jest najciekawsza partia wybierana, więc dużo naprawdę ciekawych rzeczy. No wiem, że teraz raczej nagrania wchodzą widzom, w sumie nie wiem, może powinienem codziennie nagrywać odcinek, jak czytam tutaj ten artykuł, to może więcej osób w ten sposób by przeczytało, ale no dobra, zróbmy test. Wrzucę wam link w podwieszonym komentarzu. Jakbyście chcieli, żebym ja wam czytał, bo wam się nie chce, to dajcie znać. Myślę, że możemy taki testowy odcinek zrobić. Dobra, także dzięki za dzisiaj.
i pa, pa.